soon. Cześć, jestem Marcin, witam Was w naszym salonie Bohemia Motors, Janki. Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o samochodach używanych, o współpracy z naszym klientem, o finansowaniu, o tym, jakie zagrożenia czyhają na klientów w internecie, czy kupując samochód na przykład używany poza stacją dealerską i o tym, jak się zmienia rynek. Zapraszam, oglądajcie nasz kanał. Potrzebujesz wymienić samochód szybko, potrzebujesz mieć profesjonalną obsługę, potrzebujesz mieć gwarancję, potrzebujesz mieć informację, czy samochód jest wypadkowy, czy nie. My jako dealer gwarantujemy Ci to. Jeżeli widzisz w internecie całkiem fajny samochód, który się pięknie świeci, bo miał wypolerowany lakier dzień wcześniej, może to oznaczać, że na przykład samochód, i często się spotykam z tym, zwłaszcza na różnego rodzaju aukcjach amerykańskich, gdzie można porównać zdjęcia samochodów, wbijając numer VIN sprzed 4 miesięcy, które uległy całkowitej kasacji w Stanach Zjednoczonych, albo na przykład były kupiona ćwiartka samochodu i dołożona w Polsce do brakującej części. Po operacji w dziale blacharskim u tak zwanego handlarza ten samochód z tym samym winem jest sprzedawany jako samochód całkowicie bezwypadkowy i można wpakować się na olbrzymią minę. U dealera czegoś takiego nie ma, bo my nie możemy sobie na to pozwolić. Ja osobiście po pierwsze gwarantuję to, po drugie samochody przechodzą u nas, każdy z samochodów przechodzi u nas specjalny test na serwisie, który gwarantuje przede wszystkim legalność, pochodzenie, jego stan techniczny, który my potem gwarantujemy w postaci chociażby dodatkowej gwarancji, która występuje na samochód przez okres 12 miesięcy, czyli każdy wyjeżdżając od nas samochodem używanym może czuć się bezpiecznie i za całkiem nieduże pieniądze, 1000-2000 zł, może mieć 12-miesięczną gwarancję na samochód. Po drugie, nigdy nie zostawiliśmy naszego klienta samemu sobie. Jeżeli cokolwiek wyjdzie w samochodzie, wiadomo, to są samochody również używane. My staramy się kupować auta z pewnego źródła i od 5 lat w zasadzie nie zdarzyła nam się żadna poważna reklamacja. Ale to są samochody używane. W związku z tym, jeżeli dojdzie do czegokolwiek, znacie mnie, możecie przyjść do naszej firmy i ja nigdy nie zostawię ani moi ludzie klienta samemu sobie. U handlarza na mieście różnie z tym bywa. Samochód wyjedzie za bramę, temat jest zamknięty. U nas zawsze każdy może wrócić i wspólnie zastanowimy się nad rozwiązaniem, łącznie ze zwrotem samochodu. Ja z tym nie mam żadnego problemu. Jeżeli ktoś w dobrej wierze kupił u nas samochód i wyszło cokolwiek, o czym my mogliśmy nie wiedzieć, chociaż jest to bardzo mało prawdopodobne, zawsze znajdziemy rozwiązanie. Finansowanie. Wiele razy pytacie nas, jak sfinansować samochód używany. Bo też zadajmy sobie pytanie, dlaczego w ogóle ktoś przychodzi po samochód używany? Wielu klientów nie zdaje sobie sprawy z tego, że w tej chwili o kupnie samochodu decyduje rata miesięczna. I porównując samochód nowy do używanego, mamy różnicę na przykład 50 tysięcy złotych, czyli klient przychodzi po samochód używany, no bo myśli, że 50 tysięcy jest w stanie pozbierać po rodzinie i kupić auto. Przychodzi do nas i nagle się okazuje, że jego stać jest na samochód również używany albo nowy za 100 tysięcy złotych. Jak to jest możliwe? No tak to jest możliwe, że w tej chwili mamy bardzo dużo możliwości sfinansowania takiego auta, stosując bardzo dużą na przykład ratę wykupu, czyli tą ostatnią, która często stanowi nawet 40% wartości samochodu. W związku z tym klient tak naprawdę spłaca tylko i wyłącznie utratę wartości samochodu, a nie cały samochód. Chciałem Wam powiedzieć o jednej bardzo fajnej rzeczy, którą przynajmniej staramy się utrzymywać w naszej firmie, którą ja się staram utrzymać, to znaczy bardzo mocne związanie się z naszym klientem. Jeżeli ktoś przychodzi do nas pierwszy raz,
Czy to kupić żarówkę w dziale części, czy kupić nowy samochód, czy na przysłowiową kawę, czy kupić samochód używany, czy dofinansowania, to staje się częścią jak gdyby naszej firmy i my nigdy w życiu tego klienta potem nie zostawimy samemu sobie. Jeżeli ktoś kupił nie samochód używany i będzie miał, nie daj Boże, kolizję za 5 miesięcy i nie będzie miał czym jeździć, to może przyjść do nas i my mu pomożemy. Albo mu użyczymy samochód, albo znajdziemy jakieś auto w bardzo dobrej cenie czynszu miesięcznego. Wszystkie rozwiązania i opcje są na stole. Ale ten klient już nie jest anonimowy i przychodzi do nas jak do swojego partnera w biznesie, czy jak do kolegi, czy jak do rodziny wręcz i może powiedzieć: słuchajcie, mam taki problem, nie mam czym jeździć, albo samochód mi się popsuł, mam znajomego, który chciałby kupić identyczny model. No, my go nie zostawimy nigdy. Natomiast no, kupując jednorazowo auto z ogłoszenia na Otomoto, pozbawiacie się takiej możliwości, no bo to jest anonimowa transakcja, jednorazowa, faceta może za 5 miesięcy w ogóle nie być. Nie mówiąc o tym, że będzie szkoda na przykład komunikacyjna i wtedy pojawiają się często problemy. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak ciężko jest czasami naprawić samochód, bo to są nerwy, bo właścicielem samochodu jest inna osoba, bądź jest firma leasingowa. Tu trzeba trochę wiedzy i doświadczenia, żeby przeprowadzić klienta przez taki proces. My to oferujemy i robimy to po pierwsze w dobrej wierze, z pełnym profesjonalizmem. W związku z tym zapraszam Was do naszego salonu, zapraszam na kawę, pogadamy o samochodach, a może wyjedziecie nowym lub używanym z naszej firmy. Do zobaczenia.